Deotyma, zwierciadlana zagadka, część pierwsza. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Deotyma, zwierciadlana zagadka, część pierwsza. Dawniej patrzyłam na zwierciadła tak, jak wy wszyscy patrzycie, wzrokiem roztargnionym, obojętnym, bo i czemże ma zaciekawiać sztuczne odbicie przedmiotów, które możemy widzieć w ich prawdzie i rzeczywistości. Jeżeli czasem baczniej spojrzałam w lustro, to chyba kiedy chodziło o poprawienie źle wpiętej kokardy lub o jakąś dziwną grę światła i perspektywy, która nieraz bawi oko w mieszkaniach, gdzie liczne zwierciadła i wielkie szyby okienne odsyłają sobie wnętrza komnat jakby przeinaczone, poustawiane pod różnymi kątami. Ale i takie widowisko zawsze dla oka było tylko zabawką i wzrok, choć badawczy, zawsze pozostawał spokojnym. Teraz dzieje się inaczej. Od niejakiego czasu nie mogę spojrzeć w zwierciadło bez wzdrygnięcia się i rodzaju trwogi, której nawet najgorętsza ciekawość niezdolna jest przemóc. Wśród przygotowań do jakiejś uroczystości lub zabawy, kiedy ceremonia ustroju przymusza mnie do dłuższego siedzenia przed gotowalnią, o ile tylko mogę, trzymam oczy spuszczone, ażeby przypadkiem nie spojrzeć i nie zobaczyć. Wprawdzie nic jeszcze nie widziałam nadzwyczajnego, nadludzkiego, ale wiem, że może mogłabym zobaczyć. I wy byście mogli. A niech mi wypadnie wieczorem iść ze świecą naprzeciw zwierciadlanej tafli. O, wtedy naprawdę serce mi bije jak dziecku w ciemnym pokoju. No, to jeszcze można by położyć na karb damskich nerwów, ale powiadam wam, i w biały dzień, w najweselsze południe, ile razy przechodzę koło zwierciadła, to z takim wzruszeniem, z jakim przechodzimy koło zamkniętych drzwi domu, w którym właśnie zaszedł jakiś tragiczny lub osobliwszy wypadek. Drzwi zamknięte, przechodzień na progu ich nie widzi, ale wie, że się za nimi coś dziwnego dzieje i mówi sobie, a gdyby też się otworzyły? O mój Boże, gdyby się wszystkie te kryształowe drzwi pootwierały, cóż byśmy nie zobaczyli? A całej tej biedy, tej gorączkowej ciekawości, tych postrachów, których się wstydzę, narobił mi pewien list na szerokim, bibulastym papierze. Pisany drżącą ręką, przypieczętowany kolędowym opłatkiem, który przed rokiem pocztą miejską mię doszedł. Każda osoba uchodząca za majętną, jeżeli jeszcze mieszka na jednej z pokaźniejszych ulic, odbiera niezawodnie raz albo i kilka razy na tydzień listy, tak zwane z prośbami. Nie chcę ja źle mówić o miejskiej poczcie, która z wielu względów jest użytecznym wynalazkiem, jednak muszę przyznać, że ma jedną stronę nieznośną. Zmusza nas do przyjmowania wszystkiego, cokolwiek nam z łaski swojej narzuci. Dawniej, kiedy list przyniesiono i nie chciano powiedzieć, od kogo pochodzi, łatwo było pozbyć się natręta prostą odpowiedzią, że od nieznajomych nie przyjmuje się listów. Dziś, kiedy koperta spada jak z obłoków, opatrzona marką, tym znaczkiem czarodziejskim, co wszystkie drogi jej otwiera, kiedy spada z rąk urzędowego roznosiciela, co jak przeznaczenie jest istotą nic nie wiedzącą i za nic nieodpowiedzialną, cóż robić? Kogo się spytać? Komu zwrócić tajemniczą przesyłkę? Trzeba wszystko przyjmować i każde pismo otworzyć na wszelki wypadek, bo trudno z samego zewnętrza zgadnąć, czy nie należy do rzędu listów potrzebnych. A co się też to niepotrzebnych naotwiera? Już nie mówię o wytworach złośliwości ludzkiej. O tych zjadliwych anonimach, co spoza warowni pocztowej strzelają sobie wygodnie na spokojnych przechodniów. O tych nie chcę mówić, bo dzięki Bogu w naszym społeczeństwie ta vendetta, jak i wszelkie inne, niełatwo się przyjmuje, ale samych owych pokornych, potulnych listów z prośbami, co za foliały gromadzą się bezużytecznie. Najczęściej bezużytecznie, bo jeżeli na podpisie zobaczymy nazwisko nieznane, a na wstępie sakramentalne wyrazy szlachetna osobo albo znane echo wspaniałomyślności czuwającej nad cierpiącą ludzkością. Odkładamy list na bok, nie czytając dalej, a nie chcemy czytać nie z żadnej pogardy, ani też z jakiejś zatwardziałości serca, ale z obawy, aby litość nie wciągnęła nas w przedsięwzięcia przechodzące rozsądek i zasoby. Każdy ma tyle nędzy do ratowania wokół siebie, tyle koniecznych podatków rodzinnych, towarzyskich lub społecznych, że gdyby chciał słuchać wszystkich głosów, co się do niego wznoszą, ach, i krezusowym bogactwem nie obdzieliłby rzeszy, musiałby nieraz poświęcić bliskich dla dalekich, ująć obowiązkom dla zbytku, bo i w miłosierdziu bywają wyskoki zakrawające na zbytek, rozkosze nadetatowe, których tylko najszczęśliwsi mogą sobie pozwalać. Kto nie posiada Golkondy, ten musi nieraz bronić się od współczucia jakby od pokusy, więc już woli i nie czytać, i nie słuchać, kiedy wie naprzód, że nie może wysłuchać.
Jednak i między tymi stosami papierów, bez namysłu przeznaczonych na niepamięć, trafi się czasem karta, która od pierwszych wyrazów chwyta za serce taką rozdzierającą prawdą, albo wśród chwastów prośbowego stylu odsłania takie wspaniałe ruiny wielkiej duszy, że choć obojętnym nazwiskiem podpisana, przyciąga jakby dawna znajomość. Nie możemy tej kartki puścić z ręki, póki jej nie doczytamy do końca, a doczytawszy mówimy z westchnieniem, ileż musiał cierpieć człowiek, co tak pisze, ileż musiał z sobą walczyć, nim się odważył to napisać i wysłać. Takim był ów list, który przed rokiem odebrałam. Zamiast w długich omówieniach dawać o nim niedokładne pojęcie, wolę go dosłownie wypisać. Szanowna pani, wiele jest rzeczy w niebie i na ziemi, o których mędrcom nawet się nie śniło. Tak powiedział jeden z największych mędrców i to jest jedną z największych prawd, jakie wypowiedział. Co dzień widzimy, że dzisiaj się spełnia to, o czym wczoraj wątpiono, o czym onegdaj nikomu się nie śniło. A jednak ludzie zawsze wątpią. Zadziwi, może i zrazi panią tak niezwykłe zaczęcie listu, ale bo też i moje życie niezwykłe. Ja jestem chodzącym przykładem i naocznym świadkiem owych rzeczy, o których dzisiejszym uczonym się nie śni. Widziałem zjawiska niepojęte, straszne, zachwycające, nie powiem nadprzyrodzone, bo wszystko, co istnieje, podchodzi pod prawa przyrody, ale które wydają się takiemi, dopóki umysł nie przeniknie ich przyczyn. Otóż właśnie ująć te zjawiska w karby nauk ścisłych, spożytkować je dla społeczeństwa, to jedyne i ostatnie marzenie mojej duszy, zresztą na wszystko zamarłej. Jestem na drodze wielkiego wynalazku, co wywoła nieobrachowane skutki i następstwa, nie tylko w zakresie nauk przyrodniczych, zwłaszcza optyki i astronomii, ale i w innych gałęziach wiedzy ludzkiej. Trudno obliczyć, jakie skarbnice otworzy dla dziejopisów i archeologów, jakie cudowne ułatwienia przyniesie podróżnikom w dokładnym poznaniu globu. I nie dosyć, że wzbogaci umysł ludzki. Wpływ jego rozciągnie się i na czynną stronę społeczeństwa, da się uczuć we wewnętrznym życiu rodzin, sprowadzi nie jeden przewrót w polityce, może nawet rzuci nowy promień na moralność, metafizykę i psychologię. Że ten wynalazek jest możebny, za to mogę ręczyć, bo widziałem go na własne oczy, ale widziałem go w ręku obcym, zazdrosnym, którego trzymało w ukryciu nieużytecznym dla ludzkości. Ja bym sobie postąpił inaczej, podzieliłbym się nim z bliźnimi, ale dla wprowadzenia go w rzeczywistość potrzeba środków materialnych, których mi zupełnie brakuje. Niegdyś byłem bogaty, bardzo bogaty. Dostatki rozeszły się na poszukiwanie owej tajemnicy, a nie powiem, aby poszły na marne. Dociekłem wiele. Ach, prawie wszystkiego, ale właśnie w epoce, w której ostatnia zasłona już miała opaść, resztki mego mienia okazały się wyczerpane. O, pani, twoje serce odczuje całą rozpacz, cały żal człowieka, co w Wigilię tak wielkiego, wyczekiwanego święta, musi wrócić się od progów świątyni. Człowieka, co u kresu tylu usiłowań, tylu zwycięstw i rojeń, widzi się ubezwładnionym przez nędzny brak środków. Nędzny, a jednak wszechwładny. Bez pieniężnej pomocy nie potrafią dokonać ostatnich prób, z których wyjdzie w całym blasku owo odkrycie. Ważne dla was wszystkich w ogólności, a dla mnie w szczególności jeszcze stokroć ważniejsze, bo w niem tylko znajduję, a przynajmniej mam nadzieję, że znajdę, rozwiązanie strasznych zagadek mego życia. Tak, życie moje było straszne. Każdą pomyślność, każdą wyjątkową wielkość trzeba na tym świecie okupić wyjątkowymi cierpieniami. I mnie ręka przeznaczenia wtajemniczyła w sfery innym ludziom nieznane, ale mi ten fatalny zaszczyt kazała opłacić nieszczęściami tak okropnymi, że nawet nie śmiem ich opowiadać, bo nikt mi nie wierzy. Ludzie się uśmiechają. Moje dzieje, aż nadto rzeczywiste, biorą za przewidzenia schorzałego umysłu. Niestety, czemuż tak nie jest? Czemuż ja muszę służyć za żyjący dowód, że nieprawdopodobne może być prawdziwem? Gdybym jeszcze miał zdrowie i młodość, wziąłbym się energicznie do pracy, połowę życia poświęcił na zbudowanie nowego majątku, a drugą na spełnienie wielkiej myśli. Ale nieszczęścia i zawody stargały moje siły. O ile mogę wnosić z opłakanego stanu mego zdrowia, dnie moje są już policzone. Trzeba śpieszyć z pomocą, jeżeli się chce uratować skarb, jakiego jedyną tradycję posiadam. Szkoda byłaby, nienagrodzona szkoda, gdybym go miał zanieść bezużytecznie do grobu. I to do jakiego? Do wspólnego dołu ubogich. Pani, echo wspaniałomyślności, jaka, i tak dalej, ośmiela mię, i tak dalej. Tu omijam ustęp czysto osobisty, zawierający kilka słów pochlebnych,
Trzeba jednak przyznać, że w porównaniu z innymi listami obecny zawierał ich bardzo mało i te nawet, które w nim znalazłam, były zestawione niezręcznie, jakby przymusowo, znać człowieka, co jeszcze nie przywykł do prośby. Po kilku ziarnkach kadzidła, rzuconych oszczędnie i prawie niechętnie, autor wraca do swego dumnego, zbolałego tonu. Gdyby, pisze, chodziło tylko o moją osobistą nędzę, nie trudziłbym nikogo jękami, nie kołatałbym do żadnych drzwi, od których słusznie mogę być odesłany do źródeł miłosierdzia publicznego, umyślnie na ten cel przeznaczonych. Złożyłbym głowę pod smutnym dachem którego z zakładów dobroczynnych i tam resztę dni moich przecierpiał w milczeniu. Ale tu chodzi o naukę. Ona to daje mi odwagę, najtrudniejszą ze wszystkich, odwagę żebrania. Ciężka to ostateczność dla człowieka, co znał dnie szczęśliwsze, co zwykł dawać, a nie przyjmować. Ale kto chce dojść do celu, nie może w drogach przewierać. W imię więc nauki błagam was o ratunek. Mówię was, bo dobrze wiem, że jałmużna z jednej ręki dana nie wystarczy na spełnienie mego przedsięwzięcia. Nie wymagam zatem od pani tak wygórowanej ofiary. Proszę tylko, abyś zechciała tę myśl rzucić i szerzyć w kole twoich znajomych. Wiem, że w tem kole są ludzie uczeni, ludzie miłujący postęp i światło. Upraszam, abyś im pani mój los przedstawiła. Zezwalam, abyś nawet mój list pokazała. Może wezmą do serca krzyk boleści i wykonają zbiorowo to, co pojedynczymi siłami nie da się wykonać. Cokolwiek uczynicie dla mnie, uczynicie dla siebie samych. I mogę śmiało obiecać, że znajdziecie nagrodę nie tylko w innym życiu, ale już tu, w niespodzianym wzbogaceniu umysłu i nieopisanych rozkoszach dla duszy. Oczekując na wyrok, co ma rozstrzygnąć ostatnią moją nadzieję na ziemi, pozostaje w głębokim szacunku Cezary S., ulica Mylna, numer 11. Taki list każdego by zastanowił. Już sam nagłówek z Szekspira zadziwił mnie, jakby perła na drodze znaleziona. Pomimo nieodzownego echa wspaniałomyślności i kilku innych stereotypowych wyrażeń, całą swoją treścią, całym, że tak powiem, swoim kamertonem, ów list wyróżniał się między współbraćmi jak Belizariusz między żebrakami. Nawet z tą dumą było mu jakoś do twarzy. Wprawdzie w podobnych razach duma nie jest ani właściwą, ani zręczną, bo jak słusznie powiedziano, pokora niebiosa przebija, a dumą rzadko się wygrywa, zwłaszcza gdy się potrzebuje drugich. Jednak na ten raz, wyjątkowo, ów królewski styl zdradzał taką wiarę w samego siebie, taką pewność przekonania, taką niezłomną, choć zawiedzioną nadzieję, że i w czytelnika powoli wpajał wiarę. Nazwisko podpisanego uderzyło mnie także. Przez uszanowanie dla nieszczęścia oznaczyłam je tylko pierwszą głoską, ale jest to nazwisko znakomite, nie bez pewnych zasług w przeszłości, a dziś już takie rzadkie, że aż do odebrania prośby uważałam je za wygasłe. Widok tego podpisu obudził nawet we mnie jakieś zamglone wspomnienia. Zdaje mi się, że w dzieciństwie słyszałam o człowieku noszącym podobne imię i nazwisko, jako o świetnym bywalcu światowym, który chwilowo dom otwarty prowadził w naszym mieście. Kiedy to było? Kto mi mówił o nim? Na te pytania wyraźnej odpowiedzi nie umiałam znaleźć, pomimo najmozolniejszych wysileń pamięci. Wiem tylko, że w opowiadaniach starszych osób nieraz się ta figura przesuwała. Wprawdzie wcale niepodobna do autora dzisiejszego listu, bo jaśniejąca bogactwem i swobodą, ależ 30 czy więcej lat czasu to przerwa, po której się i przyjaciele nie zawsze poznają. Te wrażenia, wspomnieniami poparte, coraz mocniej przyciągały mnie do listu. Jednak po kilkakrotnym odczytaniu zaczęłam się zatrważać wielkością roszczeń w nim zawartych. Widziałam, że proszący małym datkiem się nie zadowoli, może się nawet i obrazi. A myśleć o spełnieniu wszystkich jego żądań byłoby to puszczać się na przedsięwzięcie równie ogromne jak niepewne, brać na siebie odpowiedzialność za cudzy pomysł, który może jest czystą mrzonką. Odłożyłam więc na bok bibulastą ćwiartkę i przez kilka dni usiłowałam o niej zapomnieć. Ale w tej ćwiartce był wyraźnie zaklęty duch jakiś, który za mną chodził i nie dał mi spokoju. Co wezmę książkę do ręki, to między liniami czytam, że ten wynalazek jest możebny, za to ręczę, bo widziałem. Co wezmę pióro do ręki, to same mi się piszą słowa, jest wiele rzeczy w niebie i na ziemi. A niechże się zamyślę, zaraz mi w oczach staje pamięć wszystkich wielkich wynalazców, niepoznanych, nieocenionych za życia. Przeciągają przede mną na burzliwym oceanie dziejów żałosne postacie Watta, Bernarda Palissy, Galileusza i tysiąca innych. Ich ręce pełne skarbów,
ale jak je utrzymać, kiedy burza miota ich wątłym członkiem? Wołają o pomoc, tłum stoi na brzegu, przygląda się ciekawie walce geniusza z losem, lecz nikt się nie ruszy. Już łódka niknie, już pęka z łoskotem, rozbitek woła o ratunek, o jedną linę zbawienia. Już prąd go porwał, on jeszcze skarbu nie puszcza, w zaciśniętych rękach trzyma go namiętnie, cały już pogrążony, jeszcze ręce podnosi. Ale nadbiegł bałwan czarny, przerażający, uderzył i wszystko schłonął. Tłumy syknęły, zrozumiały, że to już koniec, a jednak jeszcze stoją i czekają. O, nie próżno czekają. Niedługo coś na wodzie błysło, puszczony z martwej ręki skarb wypływa na wierzch. Skarb wypłynął, ale rozbitek nie wypłynie. Ciekawość widzów rośnie, skarb coraz bliższy, fala go podnosi i na brzeg wyrzuca. Tłumy cisną się ku niemu, chcą na koniec sprawdzić, czy to skarb rzeczywisty, bo póki im go z daleka pokazywano, nie chciały wierzyć, mówiły, że to szych i fałsz. O, teraz się poznali, to skarb niezaprzeczony, wartość jego przechodzi nawet oczekiwanie. Rozrywają go sobie, obnoszą go w triumfie, śpiewają hymny na chwałę rozbitka, ale rozbitek już hymnu nie słyszy. Doczekał wszystkiego prócz triumfu. Całe pokolenia będą się wzbogacały i żywiły jego odkryciem, a on skończył w bezdennościach nędzy i opuszczenia. Tysiące przez niego uwierzą w moc geniuszu, a on skonał, wątpiąc o sobie. Czemuż się najczęściej tak dzieje? Czemu nie znajdzie się ani jedna ręka, co by na czas przyniosła pomoc? Jeżeli już nie z litości, to z mądrej rachuby, bo przecież ten, co ratuje posiadacza skarbu, zbierze pierwsze korzyści i wdzięczność pokoleń. Aha, trzymam cię za słowo, odzywa się głosik podobny do sumienia. Poetka dobrodziejka snuje łzawe elegie nad losem geniuszów niepoznanych w przeszłości, rozczula się w teorii, a kiedy przyjdzie do praktyki, kiedy los ci pozwala podać zaraz, w tej chwili, ową linę zbawienia, to zamykasz oczy i prośbę w kąt rzucasz. Któż ci powiedział, czy ów człowiek z ulicy Mylnej nie jest jednym z owych genialnych rozbitków? I tamte nie inaczej wołały. I tamte nie byłyby zginęły, gdyby nie odkładano z dnia na dzień ratunku, gdyby chciano raz tylko sprawdzić ich nieszczęście. Co dzień powtarzane te morały niepomału mię niecierpliwiły. Na próżno odpowiadałam, ba, to może tylko przewidzenia szaleńca, albo zręczna pułapka na łatwowiernych zastawiona. Dobrze czułam, że głos ma słuszność, jeżeli nie we wszystkim, to przynajmniej wtedy, kiedy twierdzi, że nie można żadnej wątpliwej rzeczy potępiać, dopóki się jej nie sprawdziło. Chcąc raz już się pozbyć i Szekspira, i Galileusza, i roztargnień myśli, i nauczek sumienia, zaczęłam szperać w stosie papierów. Odnalazłam ów list uprzykrzony, wypisałam z niego dokładny adres i człowieka wielce zaufanego wysłałam na zwiady. Jak poszedł, tak na pół dnia przepadł. Wieczorem dopiero wrócił zmordowany i rozdrażniony. Ach, co ja się nalatałem. Nie próżno ta ulica nazywa się Mylna. Ani domu znaleźć, ani numeru doczytać. Co ja obszedłem dziedzińców, pięter i pięterek, to i na wołowej skórze by nie spisał. Na koniec znajduję, ale co? Widmo, okropność. Ach, pani, jeżeli ten człowiek jeszcze 2 tygodnie przetrzyma na tym świecie, to powiem, że dokazał sztuki. Od pół roku już prawie samym tylko mlekiem żyje, na inną strawę go nie stać. Bo co też to za nędza, co za trzeszcząca nędza? Mieszka na facjatce, izba odrapana. Wprawdzie dużo tam rupieci, ale to wszystko 2 złotych nie warte. Jakieś stare obraziska poodwracane do ściany, pozakrywane łatanymi szmatami, jakaś czarna książka, jakieś w kącie flaszki i banie szklane z powykręcanymi szyjami. Wszystko to trochę tak wygląda, jak te mieszkania czarnoksiężników, które przedstawiają na teatrze, ale z rzeczy potrzebnych do życia nic, zgoła nic. Pytałem się, czy ma to albo owo, wszystko posprzedawał, nawet łóżko, biedak będzie musiał umierać na słomie. A ledwo śmiałem się, o co pytać, taka harda w tym człowieku dusza. Jedną nogą już w grobie, a czoło nosi wysoko, jakby miał jeszcze świat podbić. A mówi, jak z książki. Niewiele ja tam zrozumiałem o czym, to jedno wiem na pewno, że jeżeli ma go kto ratować, oj, musi się śpieszyć, bo śmierć z każdego kąta tam wygląda. Po sprawozdaniu tak żałosnym nic nie pozostawało, tylko spieszyć z pomocą. Wprawdzie odstręczał mię obraz czarnoksięskich przyrządów, zakrawających na budę szarlatana, ale mówiłam sobie, wszystko jedno, szarlatan czy nie szarlatan, zawsze to pewne, że z nędzy umiera.
Szczęśliwym trafem tego dnia spotkałam się z panią Martą, zacną matroną, która całe życie poświęca dziełom dobroczynnym. Dziś niestety już jej między nami nie ma. Od kilku miesięcy wyjechała w dalekie strony i nie wiem, czy kiedy wróci. A szkoda. Warszawa jej pożałuje. Nie Warszawa myśląca, pisząca lub tańcująca, ale Warszawa cierpiąca. Znało ją nie czoło miasta, ale serce miasta. Znała ją dobrze ta warstwa towarzystwa, cicha, niewidzialna, a skrzętnie zapracowana, która snuje olbrzymią sieć miłosierdzia, ogarniającą wszystkie zbolałe członki społeczeństwa. W tym osobnym świecie, którego istnienia wielu się nawet nie domyśla, pani Marta zajmowała wybitne stanowisko, sprawując jednak nie tyle prawodawczą, ile wykonawczą władzę. Bo też to umysł na wskroś praktyczny, nie bawiący się w żadną czułostkowość, nie ma w nim ani krzty zapału. Teorie filantropijne zostawia ludziom książkowym, a sama tymczasem uwija się jak mrówka, bez planu z góry wytkniętego, rachując na opatrzność, która jakoś jej nigdy nie zawodzi. Więc daje z dnia na dzień, wspierając każdą biedę, co jej pod rękę wpadnie, byle zaraz, byle bez odkładanek, bo zawsze powtarza: dwa razy daje, kto prędko daje. Ma jeszcze i drugie ulubione wyrażenie, które na swoje kopyto przerobiła ze znanego przysłowia. Mawia ona: oko dającego tuczy ubogiego. Według niej nigdy nie trzeba się spuszczać na nikogo. I tylko ta sprawa dobrze pójdzie, gdzie człowiek własną osobą nadłoży. To też nie lubi działać przez posłów. A że mimo lat jest rześka i zdrowa, wszędzie sama chodzi. Wszystkiego sama się dotknie. Co przynajmniej o połowę skraca jej czynności, bo widząc na własne oczy, wie od razu, czego się trzymać. Nie da się oszukać ani pozorom nędzy, ani pozorom dostatku. A co za rządność w szafowaniu czy swoim, czy cudzym groszem? Nic jej nie porwie za granicę rozsądku. Daje pod kredką, ażeby jak największą liczbę potrzebujących obdzielić. Daje mało, ale za to często. I tą ciągłą pieczą może więcej sprawia uciechy, niż by sprawiła jednorazowym sypnięciem, po którym jeszcze okropniej boli opuszczenie. To też nie ma przedmieścia, nie ma zaułka, gdzie by jej odwiedziny nie były wyczekiwane i błogosławione, jak gdyby jakiś wschód słońca. Pokazałam jej list mojego tajemniczego rozbitka z pełną wiarą w jej doświadczenie i bystrość. Nie bez obawy jednak, czy pani Marta nie ruszy ramionami i nie wyśmieje szumnych obietnic marzyciela. Na wielki mój podziw i wielką radość wcale nie ruszyła ramionami, ale porządnie składając na powrót ćwiartkę i wsuwając ją do koperty, powiedziała: tu są dwie rzeczy do zrobienia. Najprzód człowieka ratować od głodowej śmierci, a potem, co do odkrycia, zobaczymy. Kto wie, może on rzeczywiście co użytecznego wynalazł? W każdym razie trzeba pójść, zobaczyć, a nade wszystko wypytać się, bez powątpiewań, bez szydzenia, tak jakby mu się najzupełniej wierzyło. U człowieka zranionego niepowodzeniem należy i ambicję uszanować. To jałmużna dla duszy. Nazajutrz więc rano wybrałyśmy się na ulicę Mylną. Nie wiem, czy ulica Mylna posiada złośliwą właściwość omylania, czy, jak pół żartem stwierdziła moja towarzyszka, złe duchy przeszkadzały nam w spełnieniu litościwego uczynku. Dość, że z godzinę chodziłyśmy od ulicy Karmelickiej do ulicy Przejazd, nie mogąc i nie mogąc wynaleźć owej facjatki. Cośmy się nastały przed domami, napytały po sieniach, co się ludzie naoglądali za nami. Pani Marta, która pomimo ciągłego stosunku z nieszczęśliwymi jest nadzwyczaj wesoła, śmiała się do rozpuku i mówiła mi, że w ciągłych dreptaniach po mieście bardzo często ją ściga podobna przekora. To, dodała, wyraźnie diabelski figiel, bo tylko uważaj, moja kochana, ile razy człowiek czego szuka, wszystko prędzej znajdzie niż to, czego szuka. Że jednak w księgach świętych powiedziano: szukajcie, a znajdziecie, więc nie traciłyśmy fantazji. I oto z nagła jakieś przeczucie tknęło nas obie razem. Zatrzymujemy się przed nędznym dworkiem, który dotąd mijaliśmy z dziwną nieuwagą. Tak, 10 razy przeszłyśmy pierwej koło niego, zawsze nam się zdawało, że to nie może być tu. A to właśnie było tu. Nawet wziąwszy szkiełko, doczytałyśmy ów 11 numer, mocno zatarty i szyldem przycieniony. Teraz już umiem doskonale opowiedzieć. Parkan z bramą i furtką, na dziedzińcu studnia z zieloną gałką, w głębi dworek z jakąś odrębną, niedzisiejszą cechą. Przed 100 laty mógł być bardzo ładny, ale dziś niepokoi oko tą sypkością, co właściwa jest każdej ruderze. Znać, że jeżeli się trzyma, to tylko dzięki różnym podpórkom, jak staruszek o kiju. Jedyne okno pięterka tak jest misternie wprawione w rodzaj oka opatrzności, że wydaje się raczej nagłówkiem drzwi wejściowych niż osobną facjatką.
W sieni spotkałyśmy krzątającą się kobietę, szczuplutką, zwiędłą, ale z miłym wyrazem twarzy. Pokazało się, że to właścicielka dworku. Pytamy o pana Cezarego, czy tu mieszka? A mieszka, na górze. Człowiek nie ma serca go wypędzić, boć to takiemu biedactwu już niedługo na świecie. A przytem nie taki on straszny, jak mówią. Z początku nam się bali sąsiedzi, teraz już przywykli. Do czego przywykli? Zapytałyśmy z podziwieniem. Cóż w nim takiego strasznego? A, więc panie jeszcze nie wiedzą. To mówiąc, gospodyni uśmiechnęła się jakoś dwuznacznie i palec podniosła do czoła. On tak jest, jakby to powiedzieć, chory na głowę, ale tylko trochę. Jeżeli panie chcecie go wspomóc, nie dawajcie mu za dużo naraz, bo tam istne sito, co wrzucić, to i przeleci. Różni państwo już tam bywali, 100 razy go zaopatrzyli. No i cóż, wszystko przemarnował. Spojrzałyśmy po sobie, zaniepokojone tym nawałem nieprzyjemnych wiadomości. Pani Marta ciszej zapytała, powiedz nam pani, tak szczerze, jeżeli ten człowiek ma pomieszanie, może nie jest bezpiecznie chodzić tam osobom, których nie zna jeszcze? A broń Boże, a toć to łagodny jak baranek. Wariat, ale nieszkodliwy. Zresztą, prawdę mówiąc, na taką wariację chorują prawie wszyscy. Tylko ci, co mają przytomność, nie śmieją się tak bardzo do niej przyznawać. Cóż to za rodzaj obłąkania? Zapytałam ciekawie. Ano, chciałby mieć dużo pieniędzy, a wtedy obiecuje, że cudów dokaże. Albo to on jeden? Każdemu tak się wydaje. Każdy mówi, oho, żebym ja był bogaty, zrobiłbym to i tamto. Tymczasem widzimy ludzi bardzo bogatych i ci najmniej robią. Otóż ja panią powiem, co według mnie musiało naszemu biedakowi napędzić tej choroby. I on podobno dawniej miał miliony, stracił wszystko, desperacja pomieszała mu zmysły i nie dziwota, że teraz śni mu się o milionach. Tak to, kto za młodu nie przywykł do biedy, nie umie jej potem znosić. Ale zawsze jeszcze będzie mu lepiej niż drugim. Bogaci o nim nie zapomną, a o tych, co nigdy nic nie mieli, to i pamiętać kto nie ma. Z tą gorzką sentencją gospodyni zamknęła drzwi od kuchni, na której progu toczyła z nami rozmowę. Dochodząc do schodów, pani Marta rzecze, cóż ci się zdaje z gadania naszej kuchennej filozofki? Co to będzie za rodzaj człowieka? Prawdę mówiąc, odpowiem, preliminaria nie nazbyt zachęcające. Jednak w tym całym obrazie nie widzę jeszcze dowodów obłąkania. Prawie wszyscy wielcy ludzie uchodzili u współczesnych... Oho, przerwie moja towarzyszka, to już zdanie z książek. Wierz mi, więcej było i będzie wariatów, co chcą uchodzić za wielkich ludzi, niż wielkich ludzi, co by uchodzili za wariatów. Zresztą nie upieram się, zobaczymy. Co mię 100 razy więcej zastraszyło, to owo porównanie do sita. Jeżeli z niego utracjusz, kłaniam uniżenie, wszystko co zrobimy na nic się nie przyda. Ale nie przesądzajmy z góry, trzeba nam się tylko zachować bardzo, oj bardzo ostrożnie. Tymczasem wstępowałyśmy na schody, które wcale nie są kręte ani drabiniaste, jakby kto mógł przypuścić. Wprawdzie źle utrzymane i popaczone od starości porządnie skrzypią pod nogami, ale bardzo wygodnie i prędko doprowadziły nas do szarych drzwiczek, poza którymi przedstawił nam się pokój, także zupełnie odmienny od obrazów, jakich się spodziewałam. Sądziłam, że znajdę jedno z owych ciemnych, ukośnie ściętych poddaszy, gdzie trzeba się co chwilę schylać, aby głowę uchronić od kańczastych belek, gdzie oko się błąka w kątach, do których światło nigdy nie dochodzi, a stopy grzęzną w jakiejś warstwie miękkiej, której dna nie można nigdy znaleźć. Tymczasem zobaczyłam prawdziwy pokój, widny, suchy, z podłogą i sufitem. Ściany nie tylko bielone, ale malowane. Wprawdzie to malowanie musi liczyć przynajmniej z pół wieku, można przecież jeszcze rozeznać niebieskawe cętki. W głębi okno spore i całe. W rogu piec z ziejącym kominkiem, obłamanym i straszliwie okopconym. Przy wszystkich ścianach stały jakieś ogromne ramy czy dekoracje, starannie pozakrywane z butwiałymi oponami, z których kilka było kirowej czarności. Dziwna rzecz, mimo śladów dawniejszej wygody, mimo pełnego oświetlenia, te 4 kąty i piec piąty, wiejące nieopisanym pustkowiem, te nieodgadnione rusztowania, a nade wszystko czarne plamy na murach, przejęły mię takim wstrętem, że zawahałam się u progu. Prawdziwa ruina ma swoją poezję, ale takie zniszczenie jeszcze niedokończone, to jakby gangrena tocząca żywe ciało. Podziemie lub poddasze, gdzie jakiś Job dogorywa, to okropność zupełna, to tragedia, przed którą dusza korzy się, uznając nemezys lub opatrzność. Taki pokój to połowiczna okropność, mieszanina prozy i patosu,
Melodramat, z którego widz wychodzi pełen goryczy i zwątpienia. Zdaje mi się, że w takich pokojach najczęściej spełniają się samobójstwa i najłatwiej rodzą się legendy o strachach. Może do tego wstrętu przyłożyła się i atmosfera pokoju, cała przesycona dziwnymi gazami, jakby w laboratorium chemicznym lub aptece. Oho, pomyślałam sobie, jeżeli mój uczony bawi się w alchemię, to nic nie pozostaje, tylko kieszeń dobrze trzymać i co sił uciekać, bo wiadomo, że na robienie złota trzeba złota i jeszcze złota, do nieskończoności. Chyba nie. Któżby w naszym wieku śmiał jeszcze odgrzewać ten przestarzały koncept? A jednak... To jednak błysło mi w myśli na widok szklanych naczyń poustawianych przed kominkiem. Były to owe banie z wykręcanymi szyjami, w których na wielki mój postrach poznałam prawdziwą retortę i dwa alembiki. Nie stało jednak czasu na dłuższe namysły. Zapomniałam o wszystkim, spostrzegłszy mieszkańca pokoju. Koniec części pierwszej.